Siemanko kierowniku, witam Ciebie w kolejnym odcinku Pozdro 600 W. Dzisiaj powiemy sobie o wodzie. Powinieneś pić bardzo dużo wody. Ile? 3 litry? 4? 5? Jak chcesz, możesz pić nawet 5. Nic Ci się nie stanie. Oczywiście możesz nie być przyzwyczajony do tego, żeby pić tak dużo wody. Tym bardziej zimą, kiedy siedzimy w domu, nie ma pogody i tak nie chce się tak naprawdę pić, ale powinieneś przyzwyczaić się do tego, że tej wody powinieneś pić naprawdę dużo. Ona jest niezbędna, ona jest potrzebna do spalania tłuszczu prawidłowego, do szybkiej przemiany materii. Jeśli chcesz mieć szybki metabolizm, szybką przemianę materii, szybkie spalanie tłuszczu, to ty musisz pić dużo wody. Ty nie możesz sobie wypić rano herbatki, wieczorem musisz pić naprawdę dużo wody. To jest bardzo ważna rzecz. Ile tej wody pić? No, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chcesz, to Ci powiem, że przeciętny człowiek powinien 2-3 litry pić dziennie, pewnie tyle i tak nie pijesz, ale jak jesteś na diecie, jak coś trenujesz, jeszcze jakieś treningi ciężkie i tak dalej, to nawet 4-5 litrów wypijesz, to będzie naprawdę w porządku. Pytanie jest takie, czy pić wodę czystą, niegazowaną, czy pić gazowaną? To tak naprawdę nie ma znaczenia większego, jak wypijesz wodę gazowaną, to jeszcze będziesz mieć lepsze uczucie sytości, tak jak gdybyś coś zjadł, bo ten dwutlenek węgla będzie Ci naciskał na ściany żołądka i będziesz mieć wrażenie, że po prostu masz więcej jedzenia, że nie będziesz czuć takiego głodu. To Ci w pewnym sensie pomoże. A ludzie, którzy mówią, że woda gazowana tuczy, że się tyje od wody gazowanej, to jest po prostu bzdura, bo od wody gazowanej nie da się przytyć. Kolejna rzecz jest taka, że niektórzy uważają, że woda ze sokiem nawadnia lepiej. Oczywiście jest to w pewnym sensie prawda, natomiast takie coś sprawdza się dobrze podczas treningu, podczas intensywnego wysiłku, podczas aerobiku, jazdy na rowerze, podczas biegania, kiedy to nawodnienie jest potrzebne szybkie i konkretne i taka szybka energia. Natomiast w ciągu dnia tak popijanie takiej wody ze sokiem zastąpiłbym zwykłą, po prostu zwykłą wodą. Podczas treningu owszem, nawodni lepiej, bo organizm po prostu dostaje sygnał, że trzeba tą wodę strawić, bo ona jest zmieszana z sokiem. Oczywiście lepiej, żeby to był sok taki wyciśnięty ze świeżych owoców, niż taki sok gdzieś tam ze sklepu. Tam jest cukru nasypane, o cukrze było ostatnio, więc sam wiesz, jak to działa, więc oczywiście nawadnia lepiej, ale ja uważałbym, żeby za dużo takiej wody z sokiem nie pić podczas treningu, owszem, ale w ciągu dnia czysta woda. Musisz wyrobić sobie taki nawyk picia wody, popijania małymi łyczkami, nawet przez cały dzień. To jest niezbędne, twój organizm tego potrzebuje. Także zawsze miej przy sobie buteleczkę wody, w wolnej chwili po łyczku, po dwa, popijasz. Powiem Ci, że nawet jeśli nie lubiłeś kiedyś czystej wody, to ją polubisz, bo jeśli będziesz pił regularnie i długo czystą samą wodę, już po kilku tygodniach czy miesiącach nawet zobaczysz, że każda woda smakuje tak naprawdę inaczej. Bo może Ci się dzisiaj wydaje, że każda woda mineralna na półce w sklepie to jest to samo. Ale jak będziesz pił dużo tej wody, to nawet później staniesz się takim znawcą smaków, że jak będziesz miał 3 butelki nieoznaczone, to Ty rozpoznasz, jaka woda to jest, jaka firma, jaki gatunek, bo będziesz już wyczuwał tą różną ilość sodu, wapnia, magnezu, ten inny smak. Po prostu tak się do tego przyzwyczaisz, że woda czysta zacznie Ci po prostu bardzo smakować. A jest to bardzo, bardzo potrzebna rzecz, jeśli Ty chcesz zrobić redukcję swojego tłuszczu. Więc to tyle na dzisiaj. Pozdro 600 V, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak masz pytania, pisz w komentarzu, lajkuj, dawaj łapki, czy cokolwiek tylko chcesz. Zapraszam do kolejnych odcinków, subskrybuj kanał i do zobaczenia! A to jest moja bateria do wypicia!